Ojojojoj, witam, witam wszystkich zgromadzonych. Dzisiaj zagramy z Sionem na topie. Były takie, powiedzmy, prośby o tego Siona. Ja nim kiedyś grałem po tym e-worku i nawet fajny był. Potem się tak jakoś znudził, wyszedł jakoś z tej mety na topie. Nad nim grali, pamiętam, sporo. Bo nie jest to zły pick, to jest oczywiście taki tank z dobrym CC-em, moim zdaniem tak można nazwać, i z dobrym engage'em. Ale na przykład tracił dużo takiego Nautiliusa i tak dalej. Takie jest moje zdanie. I Dmaokaja, jak była ta meta wtedy, tych takich tanków na topie, teraz już mniej trochę. I co, gram na GP-czka. Będzie trochę nudno. Nie wiem, możecie, ja go będę budować tak jak go pamiętam, jak się go kiedyś budowało, że się e-maxowało na linii do połku. Chociaż powinien W wziąć jako pierwszy, żeby sobie pasy wstakować. No, może to był błąd. Co masz, giepek? A, jakiś dobry giepek tutaj. Mógłbym zrobić tą cheeserkę całą, że wiecie, że wchodzę komuś tam na wilki albo na coś i się wywalam. O! Ale nie wiem, czy chcę. Czemu ma drugi już? A, mam innego minionka, więcej do wychowu. Już wiem. Wezmę W, chociaż kuby byłoby dobre, bo... Jeżeli tak sobie ten stun może pomarańczkami zniszczyć, ale to i tak z tego nie ucieknie. Zdamy się tak, jak mu wejdzie na jatę. Ten minion jeden taki unlucky. I sobie farmię, żeby już trochę health'a dodawać. Dwa dostaje, tak? Już nie wiem co do masterki, nie byłem pewny czy kolosusa, czy wyrywanie mięsa z tyłka. Więc to wyrywanie mięsa poszło. Może tu Lisiąg przyjść, no ale mam HP ten Gangplanczyk. Nie wiem czemu potek w ogóle nie. Jak ma te takie, powiedzmy, które mogą mu same wrócić. Jakby to trafiło, to mógłbym słyszeć, nie? Dobra, sobie pójdę zwardować i będę to emaksować, bo tak jestem nauczony, szkoła Siona. Nie wiem, co jest mocne, to bije mocny bazowy damage, oczywiście to ma skalowanie za P. Ale na początku to bije mocno. Coś takiego jak się kiedyś Shivano grało na topie, pamiętacie? I się maksowało te takie płomienie, które też nie zadawały obrażeń AD, tylko AP, ale i tak się maksowało. Biedny Gangplank. Może nie gra na Siona dużo, ma spore dipsy akurat. Tylko jest mało mobilny poza swoją merką. On to spuszował. A, shield mi zszedł. To dobrze, logopeda, że myślisz o takich rzeczach i shield ci schodzi. No ale jest okej na topku. Zabiliśmy. FB, cała drużyna znowu wygrywa. Infernal, pierwszy smok. Może TPK. Tylko my się w co pójdziemy. Tego Sunfire'a, on jest ponerfiony, ale chyba go złożę mimo wszystko. No, złożymy Sunfire'a, a potem pojedziemy w jakiś Trinity, żeby się pobawić. Mam potkę jeszcze, więc zarobiście. Nie wiem, co on chce zrobić. Mam to nie wychodzić definitywnie. Ten slow jest strasznie mocny. Zobaczcie, jaki on slow dostaje z tego. Takie kombosy. Manożerny jest ten sam. Jak ja tym etak nie trafię z metra. On teraz może na E umrzeć, jak dobrze trafię, tak mi się wydaje. No, nie umarł, ale był blisko. Jolo. O ty gnojarzu. Dobra, słyszało. To już fleszyka nie masz. Ile manek kosztuje combo? 100. Może tu Lisiąg przyjść, no ale powiedzmy, że będę dzielny. Ale go to leży. Pomarańczki. Zbalansowane. Są gdzieś tam sadzonki? Nie ma nich niestety. Muszę to z każdym E trafić, jak go chcę zabić. No ten hitbox jest dziwny. Przeleciało mu to przez mordę temu piratowi, a nie dostał tego damage'a.
No, mogę zrobić fapłapę, nie? O Jezus, nie powinien tak tego nazywać, ale to o co chodzi, to gauntleta oczywiście. Bo mana będzie potrzebna, teraz sobie przypomniałem, że on jest jednak manożerny. Jak Jinx zabija byli, co tam się dzieje? Nie żebym narzekał, ale... Nie trafiam, trzy razy za już nie trafiłem. Teraz mogę się przez to wywalić, bo ma R-kę. Tylko, że mi tam się nie chcą zrespić żadne te. Gumijagody? Nie, to się inaczej nazywa. Co on robi? No sobie radzę na tym topie, easy. Na razie. Po prostu sobie farmię i HP zdobywam. 128 już darmowego HP. Dobra, już nie muszę sfreszować. Mogą przytrzymać te Q, ale... To jest dziwne, hitboxy tutaj są. Ja nie ufam czasami tej grze, więc lepiej nie zgrać. W ogóle jaki ładny roam z mojego midlanera. Nie ma teleportku teraz, ale ma R-kę. Ale 30 milionów grywa. No spoko, ja mam całe HP, raczej mnie tutaj nie zabiją. Dziwnie składa ten item teraz. Zróbmy tak. Ando, sprzedaj tą potę, gubimy tą refieję. Nie wiem, jak to nazwać ładnie. No to co się odnawia potkę. Cały czas. Teleporty ma zajebiste fajne. Jak ktoś nie ma, powiedzmy, jakiegoś dasha albo nie ma flesza, to ten Q jest tak mocarny. Bo tak to możecie ładować i was przeciwnik baituje, że o, ładujesz to, a my tutaj zaraz fleszujemy. Ale i tak to jest cholernie dużo. Jak się tam ładuje i ten stun jest mocny, bo to jest knock-up i potem jak jeszcze opadnie na ziemię, to jeszcze taki, powiedzmy, ma chyba, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, stunę. A W to jest shieldzik. R-ka to jest drifto. No ma i tak sporo tych itemów jakoś. To w ogóle, no bo tylko katę mają za P, tak teraz patrzę. A jest ten Sunfire, mi znowu niszczy te minion, już bardziej pomaga. Dobra, jesteś ziomek, ja sobie tu zładuję tylko na Nisonga, bo ten ward tutaj oczywiście działa. Niech mi goni zły. Zniknął kokonu, Eliska powinna poczekać w tym momencie na moje kubon flesze. Chyba, że nie wiedziała, że nie ma flesza, ale tak czy siak to powinna poczekać. Co tam, idzie ktoś? Mam to w ogóle spuszować, bo to mi da więcej niż domniemaność, że ktoś tam idzie. Bo nie ma TP-ka, chociaż ma już. Bo on typowo pierwszy. Ale to i tak mu dużo milionku się rozbije na tej wieży. No, trzy tylko te dobije. Dobra, mamy teraz Sunfire'a. On jakiś drogi, mi się wydaje, że go drogo go składałem. Ale nic nie kupuję. Tylko chyba nie będę tepać na tą linię, bo nie ma sensu. Zostaje sobie na bota teleporta. Jaki to ma teraz 200 bazowego damage'u? No 210. 60% slowa. Zredukowany armor. Zajebiste to jest. Zazwyczaj robicie E, a potem Q, nie? Znaczy możecie też na odwrót zrobić, żeby mieć pewne E. Ale wtedy redukujecie armor. O, nie, zagadałem się i nie stepowałem. Ale chyba ich tak na bombę ich chyba zrobili. Chodź się bawić, Gangplank. Będę mieć 2 KHP już. Nerfa dostał ten Sunfire, nie? Bo już go w ogóle nie widzę. Ja nie wiem co, tak jestem trochę głupiutki, że nie sprawdziłem. Oczywiście Gangplank jak dojdzie do Super Light'a, to mnie zaodskaluje, ale na razie jest w plecy. Ale on ma movement speed, chory. Hmm.
No nie wiem właśnie, że muszę na takich tradeach coś zrobić. Teraz go możemy zdejmować, przynajmniej spróbować. On go tym E trafił. Maloła strasznego. Wiesz zwordować? Boi się. A i teraz zostawił tą beczkę. O ty gnojarzu, no. O nie, 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 nie. To nie wygląda dobrze. Proszę mi zostawić, Lisi. Mogą mi tu porobić, jak miał troszeczkę więcej many. Ja pierniczę, tą erkę spieprzyłem. No on też sfeszował, on dobrze fleszuje te moje erki. Dwa mają. Ja nie mam na ile to kosztuje many, 55, to coś tu mogę trafić. Dobra, też zginiesz, na pewno. Dobrze. Double kill. Myślałem, że go to zabije szybciej, ten tower hit. No ale na W znowu nie było tam many, przynajmniej tak mi się wydaje. To jak już tak gadam o tej manie, to może go teraz zrób ten item. Czyli fapłapę. Te abibusy by się teraz przydały, no ale już tak narzekam na tą manę, to spoko. Stopki, co to piszesz? Przecież sam sobie tu poradził. No ale nic nie zrobiła. Na zerki nie rzuciłem. A za ładny wave już mamy. Może pierwszą... Nie, na bocie zrobi pierwszą... Jak Jinx może laning phase wygrać? Nie rozumiem tego. Nie powinno, no nie jest taka super. Za tymi rakietkami tak nic nie robi. Oczywiście hypercarry to jest w lecie, ale... Wysok robi dash przecież i zanim ona jedną rakietkę wypuści, to oni tam 300 basiców wrzuci. Jak to wygląda z tym zdrowiem? 300 zdrowia do mojego. Ładnie. Już takie dwa ruby krystalki są. Pinków kupują w ogóle. Mamy tu wizję. Nie wiem, coś tu porobię. Raczej nie. O ty gnojarzu. Jak on ich tam zabija, ten oniser? Co tu się dzieje? Przecież on bezerki był, nie? O, basic. Sądziłem, że to wyjdzie. Fajny ten sojonik. O, insek, insek. Dobrze, dobrze sfreshowała, bo jakby zerkował od razu, to chyba by umarła. Nie miał erki, albo gridował ten Lissingo. Już kiedyś fulla desają był fajny, pod letality. W skutach na hita zabijał, może nie wszystkich, ale dużo osób zabijał. Po prostu tak wziął kuch, wykastował i zabijał. To było też w mecie. Ale to takie było, taki YOLO można powiedzieć, taki glass cannon, nie? Że full AD po prostu się wbijacie, kastujecie spele, umieracie i potem na tej posyłce też próbujecie zabić. Nie jest to zła taktyka, ale jednak jak już na tego topa idziemy, to zazwyczaj bierzemy tanka, przynajmniej teraz tak ostatnio się meta zrobiła. No GPK jest zgwałcony niestety. Ja to nie mogę powiedzieć, to jest ryzyko, które musicie się pogodzić, jak gracie GPK. To może na tej linii nie pójść. Cieknie przez fleszem, przez ścianę? O kurde. Jakie flesze? Bardzo ładnie.
kombo dostał na twarz. Sobie to wezmę, jak nie chcesz, mi się rodzik przyda. O, Gambit jest bardzo dobry item, tak to sobie pomyślałem. Przyznam, her też jest spoko, ale no, ten slowek jest bardzo przyjemny. Gauntlet jest moim zdaniem lepszy, jak jesteśmy do przodu, o. A Frozen Heart jak przegrywamy. Nie wiem, czy takie rozumowanie moje rozumiecie, ale... Rozumowanie rozumiecie, czy po prostu rozumiecie, co ono myśli, ale tak raczej jest. No mogę teraz iść w damage, bo i tak jestem na tyle tankowny, że... Nie potrzebuję tego. No ile już mam tego armora? Jeszcze bym go dokupił. Ta kata jest up, więc... Tak mi się wydaje, że jest up. Coś napisała. A ja mam 232 armora już. Mało HP co prawda, 2200 tylko. Ale jak na to, że mam jeden item tylko, to nie tak źle. No nie wiem, jak mi ma teraz ten Lucian na przykład zabić z tym gipekiem. Będą mieli ciężko. Mogę iść na topa zrobić, takie drifta. Tylko, że on ucieka. Chyba, że się pojawi, to zerkuje tam. No a ciężko będzie gipeka dogonić. Czekaj, bo tu mamy farmy. To są rzeczy ważniejsze i ważniejsze. On tym miliska to może sama zrobić. Każdy to może zrobić. Bo nie wiem, czy on taki miał być, czy jest zbugowany, ale ten Harold można go odwrócić bez problemu i uderzyć w te oczko. Weź sobie to, jak tutaj lecę. Już przekręcić. No, fiszerkę odpowiedziemy, jak ktoś to przeżył. Myślę, że oni zaczną uciekać, wiecie, jak ktoś presję zrobi i ich tak po prostu przetnę nam idzie. Tak to bym musiał jakoś tak biec tutaj, tutaj już zmienić i zacząć kręcić, tak? To może wtedy bym tak pod wieżę wjechał. O! Witam przyjaciele. Czemu ona to składa, jak ona widzi, że tutaj jest ten ziomek? Dobra. Jakbym laga może nie dostał, to może bym trafił. No dostałem laga, jak chodzimy pod wieżę. Co do końca, co dalej do tego sobie? No chyba full kosa go można, znaczy full tanka można go robić na ten moment. Musiałem pomyśleć, co by tam było dobre. Masz slow, ziomek. Widzę, że jest spoko, bo się troszkę leczymy. Ten typ proponuje, widzę, że pod full tanka item, nie dziwię im się. To jest spoko, ten oddaje CDR. Ten item jest zawsze okej. Okay. Mało kiedy tak naprawdę on jest nieprzydatny. Tak mogę gdzieś spieszować, czy stepować. Dobra, YOLO. Co ty robisz, krówko? Mumu. Co? Jak mnie podżukował? Strasznie mnie podżukował ten Lucian, ale zabiliśmy. Nie wiem, jakby nie na Sajona nie grali, tak widzę. Widzę to moje kół i... O kurde, on umie trzy beczki zrobić. O, wieża, wieża. No wieża, pokaż ile hitów stary jest. Ciekawe ile mu stankował. Jestem na takim poziomie teraz. Śmieszne jest to, że jeszcze bije spory damage. No szkoda, że ta kata poszła, no. Te odcinki są ostatnio takie mech. O, leasing. Ta się nie nauczy, że ma czekać z tym kokonem na mojej kół. Może on tego fulla Desayona nagra w takim razie, ale to już na pewno nie wiem, na bliższych odcinkach, tylko kiedy indziej. O Jezus.
kurde, mogę poczekać, to jakoś... O, pajączek zabił. Mogę po minionach to rzucić, nie? Dobra, nie kończmy to tak szybko. Zabawa ma trwać przecież. I znowu odcinek będzie 20. Chociaż ostatnio myślę Rankeda, tego z chujowego z flexów Rankeda, którym wolałbym zapomnieć, teraz przypomniałem. Już się głupio czuję. O, wiem co można robić, steraka jakiegoś teraz na przykład. O, to będzie dobre. No. Takie wiecie, żeby też pójść w stronę tego tanka, ale zadawać też obrażenie. Ten shit będzie spory, bo to jest 75% waszego bonusowego zdrowia. A obstawiam, że bonusowe zdrowie liczy też właśnie te tutaj, czyli darmowe 600 z naszego pasywa, no bo... Świetna zabawa. Czy to ile to będzie? To jest 600, potem jeszcze runy. Nie wiem, czy tam liczy te takie HP, które dostajemy za level, nie? Za level up, HP per level to się nazywa. Albo runki, jak macie takie, to runki pewnie liczę, ale nie jestem właśnie pełny tego HP per level. Uciekaj, Alistarku. O, gangplank. Ścianę. Nie zdążyłem wykręcić. Ale mi biją. Ale obrażenie. Ja proszę mnie zostawić. A ten gangplank tak się prosi o wpiernicz tak naprawdę. No wygnojarze. Jaki insek tutaj szedł. Ej no, czemu mnie wieża bije? Chodź do mnie. No chodź. Gnojarz zesrany. Dobra, sam się biłem z czterem, ale no, szkoda. Nubko mu MV11. Zinsekował mi podwierzeń, poradzeńc. Ale jakoś tak mało tankowałem, myślałem, że będę bardziej tankowny. Albo bot, kto mnie tam zawsze gwałcił. Myślałem, że więcej przytankuje. 230 armana. Obstawiam, ale mogę on to teraz powiedzieć, że jakby mnie taki Sion dowalił, to bym go nie zabił nigdy, nawet z kawalerią jakoś szatana bym go nie zabił. Byłoby to niemożliwe po prostu. Mam jakiś cleaver ten, ta hydra taka byłaby dobra też. Ta nowa. Tytaniczna. No, ale byśmy to zamknęli, bo już się nudzę trochę. Nic zabawnego nie jest. Cóż, bo nie mam tego serenka, dalej widzę, że jest spoko. Możecie napisać, jak wy go tam gracie. Mi się wydaje, że to jest dobre maksowanie. Bo tak jak mówię, to ma dobre obrażenie. Ten slow jest świetny na ganku. Robicie EQ. Jak ktoś nie ma flesza, to jest zawsze powinien być kill. Nawet jak macie jakiegoś... Coś, co nie ma CC w ogóle w dżungli. To wy to robicie na linii jako CC. Jakbym popracował jeszcze nad erkami moimi. Powiedzmy, lepiej bym to zaczął kręcić. No nie, no tam nie przejdę, nie ma bata, muszę tędy iść. Już muszę zacząć kręcić. No, dałem mu damage tylko. Kiedyś był taki bug, nie wiem, czy ktoś pamięta. Ktoś pamięta, to proc dla niego. To się grało tym Sionem i się wciskało chyba S i się zatrzymywało tak w miejscu. Nie ma już tego raczej, nie? Że wiecie, podczas erki o to mi chodzi. Podczas erki zatrzymywacie się w miejscu, tak jakbyście stali. Na przykład robicie coś takiego i tak S, i taka erkę robicie i możecie na przykład skręcić 90 stopni w prawo, coś takiego. Możecie wpisać sobie, że kiedyś na YouTubie Sion pewnie Ultimate Book, czy coś takiego. Raczej tego już nie ma. No to było trochę broken. Musicie zresztą w miejscu zatrzymać z tą erką, nie? I sobie wybrać tak cel, obrócić się jak jakaś rakieta taka. I gdzieś się wystrzeli. To widzę zawsze tak robię. Flash. Łap krówko mu. O ty, co jest to za podrzucanie mojego ziomka? Podbiłem go, tam trzeba sekundę potrzymać. Co to są za stuny? Fajnie kilka dodging. Nie trzymam tego miliona. No dobra, w tym odcinku to wszystko, to usałem na topie. Chciałem jeszcze Mundo sprawdzić, pewnie Mundo sobie jeszcze nagram. Widzimy się w kolejnym odcinku, możecie napisać, co myślicie o tej postaci. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.